Dzisiaj już nie wysiadł, żeby to powiedzieć. Ten film to w zasadzie jest taka wspaniała reklamówka dla Parlamentu Europejskiego. Bardzo, bardzo piękna karta jego historii. Czy pani, śledząc wszystkie debaty, rozmawiając z europosłami, miała wrażenie, że to rzeczywiście był bardzo ważny temat dla nich, czy też jeden z wielu? Bo myślę, że można wybrać wycinki, prawda, z debat i zebrać na wiele tematów takie, takie poruszające obrazki, ale na pytanie, na ile to rzeczywiście tych ludzi zaprzątało, na ile było jednym z bardzo wielu tematów, którymi się zajmowali? Był to jeden z wielu tematów, ale przypuszczam, że wywołując największe emocje. W końcu pod hasłem łamanie praw człowieka kryje się mnóstwo cierpienia. Każdy, kto dokumentuje ten temat, kto próbuje o to walczyć, spotyka się ze zwykłym ludzkim cierpieniem. I myślę, że posłowie wtedy, zajmujący się właśnie walką o te prawa w tak zwanych demoludach, dużo serca to wkładali, bo to było na takim podstawowym poziomie jak poruszające. A no nie wszyscy się tym zajmowali i to oczywiste, nie każdy się może wszystkim zajmować. Specjalnie na końcu dam trzech posłów Otto von Habsburga, lorda Nicolasa Bettela i Liziego Pelikana, dlatego że ci trzej się zdecydowanie wyróżniali. Ja to widziałam już na poziomie papierów. Po prostu ich nazwiska się powtarzały najczęściej. I na ogół byli dobrze zorientowani w temacie, wiedzieli o czym mówią, bo no, były też takie wypowiedzi, które zawsze można na temat nasz moralny obowiązek nie zwalczyć o prawa człowieka, prawda? No, takich banałów też było wiele i takie wypowiedzi też się trafiały, ale tacy posłowie dzisiejsze i jeszcze inni też, oni się wyróżniali, ale było jeszcze paru takich, poświęcili ten czas, żeby wyjść poza banał i dotrzeć do konkretnego Liży Bonda, gdzieś tam w Wrocławiu pod Pragą, pod górami w Czechosłowacji wtedy i się do niego konkretnego zawarcia. Znaczy, że nie było żadnego bezpośredniego interesu i wyborców, prawda? Więc to świadczy też o pewnym idealizmie ludzi. Proszę Państwa, zapewne Państwo macie jakieś pytania, mamy jeszcze kilka minut czasu. Zapraszam. Jedną rzecz też powiem, bo pan Tutne Kelan, też Estonicz, który teraz jest parlamentarzystą, a wtedy był wśród 45 senatariuszy apelu bałtyckiego, powiedział mi, i prawie wszyscy parlamentarzyści podpisali rezolucji wspierającą apel Bałtycki. Ja mówię, jak to prawie wszyscy. To w 83 roku ktoś w Parlamencie Europejskim nie wsparł tej inicjatywy. A mówię, no tak, a to komuniści więc. No tak, zresztą taka scena jest w filmie, kiedy w jeden sposób mówi o dwóch komunistach na sali, którzy śmieją się z... Z opisu, jak chyba więźniowie władzy rosyjskiej żyją. Pytanie, czy nie jest jednak tak, że Parlament Europejski zajmował się prawami człowieka? Oczywiście tutaj mamy przykład tych praw człowieka łamanych w krajach komunistycznych Europy Środkowo-Wschodniej, ale jednak wyobrażenie parlamentarzystów o totalitaryzmie komunistycznym było w bardzo wielu momentach mocno naiwne. To na przykład takie zdanie tam pada, prawda, że generał Jaruzelski stracił poparcie społeczeństwa, gdy je kiedykolwiek posiadał, prawda? I czy jednak właśnie nie było tak, że mamy sumę jednostkowych przypadków, kiedy widać konkretne działanie, że jest skrzywdzony człowiek, ale wyobrażenie o tym systemie jednak, ponieważ ta Europa Zachodnia doświadczyła drugiego totalitaryzmu, to jest na tym punkcie mocno wyczulona i ma wyobrażenie, a tego totalitaryzmu nie doświadczyła. I czy postrzeganie jednak, patrząc na materiały i działania Parlamentu Europejskiego, tych posłów nawet nie, którzy nie pochodzili z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, bo i tacy, jak wiemy, byli w wyniku emigracji. Jednak nie było na ich podstawie. Tak, tak. Ci, którzy
przyjeżdżali tutaj, mieli jakieś swoje prywatne kontakty poza oficjalnymi, no to zauważyli, że mieli pojęcie o tym, co się naprawdę dzieje. Natomiast ci, którzy tylko ze swoich biurek i czytają Zylmanitę na przykład, mieli obraz tego, co się dzieje za żelazną kurtyną, no to wstrzymiony obraz, tak. Tak, to zresztą, jak sam pan zauważył, utrata poparcia przez generała Jaruzelskiego już w tym jednym słowie, no też jakby zostawiłam to, no bo nie będę zmieniać teraz nagle obrazu tego, co się wtedy działo i świadomości tych parlamentarzystów. Chciałem zapytać o to, jak był opór w Parlamencie Europejskim wobec tych projektów rezolucji, no ale właściwie na to odpowiedź już padła, że właściwie no to komuniści greccy, no i tych dwóch komunistów, o których była mowa w filmie, dzisiaj byłoby ich niestety chyba więcej. Natomiast chciałem zapytać o taką rzecz. Jak pani ocenia, bo to już jest pytanie o ocenę, na ile te działania, które były na gruncie Parlamentu Europejskiego podejmowane, czyli przede wszystkim, jak rozumiem, były to rezolucje, miały realne znaczenie w polityce wobec tych krajów w bloku wschodnim? Bo jesteśmy jednak przyzwyczajeni do myślenia, że no, jednak kluczowe znaczenie miały działania państw, nie wiem, Margaret Thatcher, tam, mężów stanu, prawda, kierownic państw, które kierowały krajami zachodniej Europy, a na ile właśnie te rezolucje, to znaczy no, coś, co jednak nie ma bezpośredniej mocy sprawczej, jakiejś klauzuli wykonalności, na ile one miały w ogóle oddziaływanie? Wiemy, że nie przebijała się też jakaś szerokiej świadomości społecznej po wschodniej stronie informacja o tym, że takie działania są podejmowane, czyli jak to działało? Czy to miało jakieś realne przełożenie na sytuację? No, Parlament Europejski zdaje się, że innych narzędzi nie ma, czyli instrumentów. Po prostu rezolucja jest jakimś tam, to co mogą zrobić. Te rezolucje miały znaczenie, jeśli chodzi o kształtowanie opinii publicznej, na przykład na Zachodzie. Wpływały na rządy, dlatego że wiele tych rezolucji dotyczyło na przykład wstrzymania pomocy dla Jaruzelskiego, jeśli nie wypuści więźniów politycznych. Więc na pewno jakoś tam tego typu wpływ konkretny też był. Był wpływ, tak jak już na początku powiedziałam, że ci dyktatorzy, wiedząc o takim podejściu Zachodu, być może łagodzili swoje represje, w strachu, że nie dostaną już następnych kredytów. A wiadomo, że gospodarka socjalistyczna nie mogła się utrzymać bez kapitalistycznych kredytów. Doświadczyliśmy tego na własnej skórze. Natomiast jeśli chodzi o opozycję, to ci, którzy to mi mówili, ci bohaterowie, że jeśli tak słuchali, działało na nich, do nich w jakiś sposób ta informacja, że tu Zachód, że jedna organizacja, czy druga i Parlament Europejski jeszcze potępia coś. To takie psychologiczne znaczenie miało, po prostu jakiegoś takiego oparcia właśnie, że nie są sami, że jeszcze gdzieś tam się o nas pamięta na tym bogatym Zachodzie. Mnie poruszyło oczywiście przemówienie papieża i to, wiem, bo często się nam przypomina właśnie to, że zwracał uwagę na Europę, która obu płuc, prawda, i w momencie przerwał oklaski, ale również w kilku innych miejscach filmu były wypowiedzi europosłów, którzy mówili o jedności Europy, o jedności historycznej, kulturowej i to było taką pewną tęsknotę też za to, żeby przezwyciężyć podział Europy i żeby Europa Wschodnia mogła połączyć się z Europą Zachodnią. Myślę, też trochę nam może brakuje tej świadomości, raczej mamy żal do naszych partnerów z Europy Zachodniej, iż nie uważają nas za takich Europejczyków pełną gębą, tylko jak za takich ubogich krewów ze Wschodu, ale myślę, że w tym filmie widać właśnie troskę i świadomość tego, że no,
że jesteśmy jednym kontynentem, prawda? No tak, a jeszcze, wie pan co? Jak czytałam, przypomniałam sobie jedną rzecz, która jest ważna, właśnie po tego, co pan mówi. Już przeglądając materiały, najpierw na papierze, potem wideo, uświadomiłam sobie, że bardzo często pada odnoszenie się do chrześcijańskich korzeni Europy. I to, co nawet teraz profesor Brodni powiedział w wywiadzie, że bez względu na to, czy ludzie chodzą do kościoła, czy nie, wierzą, czy nie wierzą, Europa ma chrześcijańskie korzenie i na tym to jest ten filar, na którym się opiera ta wspólnota. I myślę, że warto to przypomnieć teraz, właśnie w tych 2000 latach, bo być może to jest nasza szansa na przetrwanie właśnie w poczuciu wspólnoty. I jeśli Parlament Europejski mówi, że walczymy o prawa człowieka, godność człowieka, no to przecież co i papież w czasie swojego przemówienia też przypomniał, ta godność człowieka wywodzi się z chrześcijaństwa. Najpierw chrześcijaństwo mówiło o godności człowieka. Jest to taki termin trochę religijny, trochę polityczny, trochę społeczny. W każdym razie źródło było w tej wspólnocie chrześcijańskiej. I muszę wam powiedzieć, że byłam zdziwiona tak częstym powrotem do tych fundamentów w rozmowach nawet tych, które teraz nagrywamy w Strasburgu z posłami. Bo nawet ci posłowie, którzy byli z lewej strony, jakby zupełnie się utożsamiają z tym też wrażeniem chrześcijańskim. Film został nakręcony, można oglądać, pracujemy nad nowym. No, z jednej strony mam nadzieję, że uda nam się zrealizować filmy, które na bazie materiałów, które mi nie zostały wykorzystane w tym filmie, bo kilka innych tematów można wykroić, dlatego że jak już pojechałam do tak inaczej do Bukaresztu, to wiadomo, że każdy z rozmówców nie mówił 2 minuty, tak, czy 3, jak państwo widzieliście, ale 2 godziny albo 3 godziny na różne tematy. Także to jest jeden z projektów i no, zawsze jest dokumentalista, czy kolega też mi mówi, zwierzę, trzeba mieć kilka projektów równocześnie na tapecie, żeby któryś wypalił. Proszę tutaj na zegarek, pamiętając o urlocie tego samolotu, także bardzo serdecznie dziękuję pani za wybranie wśród nas i wiele jeszcze dopowiedziało do tego, co zobaczyliśmy. Państwu bardzo dziękuję.